Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w Trackmanii. Drugi odcinek Trackmanii. Dzisiaj sobie jedziemy znowu na mapę. Bo czemu by nie? I dzisiaj sobie zagramy 2,5 mapki, czyli myślę, że tak dosyć spoko. Naszym celem jest bycie tutaj na pierwszej tabeli. Wow! Aha, dobra. Ale głupia mapa. Ale dobra, rozumiem. Tak się bardzo mało osób ją przeszło w ogóle, także to jest dosyć dziwne, bo mapa nie jest trudna, naprawdę ona nie jest trudna. Tylko trzeba wylecieć na kółka, ale no widzicie, że tylko i wyłącznie ten jeden moment nie jest tak naprawdę dopracowany i tak naprawdę jeżeli wylecicie i spadniecie na kółka, jak będziecie kiedyś grać tą mapkę, no to macie po prostu łatwe przejście, nie? My sobie tu dojedziemy na spokojnie. Ktoś nas tutaj w ogóle wyprzedził. Ale mamy 14 miejsce, czyli chyba ostatnie, ale chociaż przejechaliśmy, więc nie jesteśmy najgorsi. Próbujemy tak na pełnej tu przejechać. Chyba nie, w ogóle jestem ciekawy, czy można jakoś tutaj to cheatować, w sensie jakoś to sobie skrócić i tak dalej. Nie chce mi się wierzyć, że gościu to w ten sposób zrobił. Ale pan to zrobił 11 sekund. To jest wręcz niemożliwe, ale okej. Nie będzie. Mamy tutaj walkę, w ogóle tam wam powiem zasłania, także zaraz sobie tam tutaj spędzę. O kurcze! Proszę. Haha, ależ to pięknie wykontrował. I mamy to troszeczkę szybciej, 2 sekundy, ale mamy. Następną mapkę wam po prostu zmienię kamerkę już. No i powiem wam, że fajnie, tylko że tutaj jak ja to zrobiłem, tutaj tak na bok i teraz siup. No nie, no patrzcie, jakby kurczę nie to, to byśmy fajnie polecieli i myślę, że nawet do mety byśmy mogli w ten sposób dolecieć. Czyli już chyba rozumiem, jak to trzeba tutaj zjechać, trzeba po prostu na ten bok. I tutaj widzicie, no całkowicie inna jest trajektoria i... tak blisko zrobienia tak fajnego czasu. Dobra, ale tak się nie trafiliśmy teraz metę, także trochę lipa. W ogóle tutaj widzicie, nie zmieniłem koszulki od ostatniego odcinka, nie Trackmanii, tylko ogólnie na kanale, ponieważ nagrywam to tego samego dnia, tak jest. Dzisiaj mam jakiś niesamowity dzień nagrywek, bo biorę i nagrywam już mam trzeci odcinek dzisiaj i zrobiliśmy 16 miejsce i zabrakło nam w sumie 1,5 sekundy do się do top 12, także nie jest źle. No także dzisiaj 4 odcinki, jeden live, może jeszcze jakiś odcinek się uda nagrać. No także taki dziwny dzisiaj dzień mam. Ale jakoś tak bardzo też szczęśliwy. Dobra, nie poprawimy, ale kurde. Powiem wam, że fajnie to wygląda, nie? Fajnie to wygląda. Skoro już sobie tak gadamy i tak dalej, to jeszcze polecam wam wlecieć sobie na... strony? Tak nie! 15, naprawdę. Zabrakło nam 0,2 sekundy do bicia. Dobra, tak czy siak, polecam wam wbić sobie na stronę geforskins.com. Z kodem Walu już dostajecie tam kasę na jedną skrzynkę. Jak sobie tam płacicie 2 zł, czy tam 2 euro, to wtedy możecie wypłacać pieniądze. To wtedy możecie sobie wypłacić właśnie skiny. Wiesz, pewnie to nie zedytuję, także będziecie mieć takie ten. No więc możecie sobie właśnie tam wypłacać i bardzo fajna stronka, macie tam gdzieś odcinek, pewnie się na samym końcu pojawi w tej w karcie końcowej. No nie, serio powtórzył ktoś. Ja pierdzielę. Dobra, to przecież jak wam tutaj pozmieniał kamerkę, o pięknie. Fajnie, fajnie. Okej. Ale to dziś sprawdzimy, o. O teraz jesteśmy takimi Izraelczykami, także będzie grubo. Gwiazda Dawida na przodzie i na tyle. Może nam doda trochę gazu ona. Chociaż chyba źle, że to miało dodać gazu do... Dobra. Nic nie mówiłem. No i to było fajne. To było fajne. Ale jeszcze nie udało nam się poprawić tego naszego czasu. Chociaż byliśmy dosyć blisko. Jak na to, że tak dosyć wolno tu przyjechaliśmy. Naprawdę. To się wydawało mi się, że... wow, wydawało mi się, że dużo nas zabraknie do rekordu, a tutaj no niecałe 30 sekundy. Okej, okay, tutaj pierwszy czas, no i teraz.
Proszę. Ależ wleciał, ależ wleciał, widzieliście jak on leciał. Fantastyczne to było. Przeleciał niczym Kamil Stoch. Fantastycznie, 102 metry tutaj prawie zrobił. No genialny, genialny on jest, proszę państwa. Ktoś tu w ogóle zajął pierwsze miejsce, chwalić go. Co za najgorszy typ. Ale dobra, mamy trzecie miejsce i myślę, że spokojnie będziemy tutaj do top 12, także no jestem szczęśliwy. Nie będziemy w top 3, no tutaj się nie spodziewam tego nawet, ale tak czy siak, wow. Wow, w ogóle jestem w szoku, jak można zrobić tutaj 11 sekund. W sensie bardzo musiał gościu na przyfarcić, nie? Musiał go nieźle uderzyć. W ogóle jak ktoś ma fragmanie, to może się do mnie zgłosić, wtedy będziemy mogli sobie jakoś to fajnie nagrać w dwie osoby i będziemy jakoś rywalizować czy coś. No, wiecie, lecimy. Okej, będzie gorzej troszeczkę. Chociaż 83 tysiączne gorzej, nie? Jakbym miał to 1/10 szybciej. No weźmy poprawić swój czas, ten co jest na trzecim miejscu. Nas tutaj wyrzuciło teraz. O, jajajajajajaj. Powiem wam, że lepiej jest chyba jakoś wylądować w trawie. W sensie lepiej się na ziemi jeszcze położyć i dojechać do tej mety niż lecieć tak cały czas. Myślę, że jak się uderzy w ziemię, to dodaje trochę speedu, tak mi się wydawało chociaż. Wiedzieliście, że tam uderzyliśmy, jeszcze lecieliśmy tak jakby na plecach, ale jednak prawie pokonaliśmy ten czas, co ja zrobiłem. To najlepszy, także no. O Boże. W ogóle niesamowite jest to, że czasem wybija tak zajebiście, a czasem w ogóle. Jest takie dziwne. Ja mam 47 broker recorder jestem. Okej. Ojajajajajajajaj. Okej, no słuchajcie, mamy piąty czas, no to jest naprawdę dosyć spoko. Wydać się drogi pod oknem. Przepraszam jak to słychać. Ej, to już nie moja wina, takie osiedle. Proszę. No nie. Wpadłem w poślizg. Ajajaj. Ja bym wpadł idealnie, znaczy na prosto. O, super, nie wystartowało mnie. Ale jakbym wpadł tak idealnie na prosto, by było super. To było super, a teraz robimy to i lecimy. Lecimy, Adam Małysz. Oj, oj. Oj, oj. Ale powiem wam, że całkiem nieźle tutaj robią czasy. W sensie bardzo mało brakuje tej osobie z 12 choćby miejsca do tego, żeby mnie tutaj pokonać, nie? Czyli osobę na 5 miejscu. Naprawdę bardzo mała różnica. Mi brakuje na przykład pół sekundy do gościa, który jest na pierwszym miejscu, więc to jest dosyć sporo. Oj. Oj, oj. Ale byliśmy blisko tych 11 sekund. Także nie jest źle. Gratuluję. No i mam 5 miejsce, słuchajcie. No zajebisty wynik. Zajebisty. Bardzo się cieszę, że powtórzyli tą mapę w takim razie. Bo przynajmniej ładnie lecieliśmy. I Adam Małysz trochę za tych dobrych lat. 188 punktów, no wow, naprawdę wow. Jesteśmy 45-tysięczną topką w Europie. Pewnie nam jeszcze to jakoś trochę przybliżyło się, czyli może już tak 44 tysiące coś. Więc zbliżamy się do tych 40 tysięcy i myślę, że będzie wtedy zajebiście. A teraz jest jakiś mały lag. Halo. Czasem tak mam właśnie, że mnie wywala te programy wszystkie. Ale no. Co poradzić? Nie no, będę musiał zrestartować. Igda. Dobra, to szybki restart tutaj przy was. O, na przykład teraz, teraz zostałem zaproszony do znajomych na czacie, także jak ktoś w ogóle chce sobie wziąć i do znajomych mnie dodać i zobaczyć, co tam robiłem, bo na przykład ostatnio byłem u Alpak i sobie tam bawiłem się z alpakami, źle to dosyć brzmi, ale tam byłem i się sobie tam głaskałem, wyprowadzałem, także jak ktoś chce zobaczyć, jak głaskam alpakę, to może wbijać. Macie wszystko w opisie oczywiście. I tak samo macie tam moje G2A. Boże, G2A. GeForce Skins. Na G2 jeszcze nie zasłużyłem.
Bo co się podziało, w sensie z loma mapami się coś dzieje. Nie wiem co dokładnie. O! Nice. Nie no, znowu skok. Ja pierniczę, dobra. Co robimy? Znowu skok. O! Nawet ładnie. O! No nie, najgorzej. A jak to zrobić? W sensie przeszło to dopiero 6 osób. Tyk. Okej. Tyk. Okej, robimy fikoła, no ale fikoł się nie udaje tutaj. Ewidentnie. Jakoś boczkiem tam skoczyć na to. Tutaj tak, okej. Okay. Tutaj w ten sposób. Okej. Okay. I teraz jest, mamy to. Mamy to, jak teraz to zrobić? Okej, okay, jedziemy sobie tutaj. Jedziemy tutaj. A i to jest meta. Ale idiotyczna mapa. Strasznie głupia mapa. Masakra jest. Trochę nas to wyprowadza tutaj z równowagi tutaj, jeżeli chodzi o ten skok. Poza tym jest spoko, teraz uderzyłem niestety barierkę. Ale no to jestem w top 12, więc jest super. To też zostało mi tylko 2 minuty. I tak miałem mniej czasu na ogarnięcie tej mapy, więc i tak jestem zadowolony. Okej, trochę poprawiam czas, ale już nie. Trochę lipa. No i okej, musimy w takim razie w ten sposób. I lecimy. O kurde. O! Chyba nie, chyba nie. A powiem wam, że bym tak poprawił o sekundę na przykład, to już tutaj miałbym trzecie miejsce. To się da poprawić o sekundę. W sensie zrobiłem tego fikołka. O! Tak jakoś mi się fajnie udało skoczyć z tego fikołka, nie? To było fajne. Niedobrze, niedobrze. Siup. 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 Ojoj. Znaczy, straszne jest to, że nie można wylądować jakoś fajnie. W sensie nie łapie się tej przyczepności jakby. Ej, ale to było mądre, co ten gościek zrobił przed chwilą. Czekajcie. Tutaj tak i... Nie wiem jak to zrobić, ale... To jakby wylądował tutaj z początku już. No i tak jakby z początku tutaj skakali, że nie wybijają się tutaj tam gdzie ja teraz, tylko tutaj jakby skarczą. Dość ciekawe. Gościu to zrobił 15 sekund 4 dziesiąte. Ludzie są w szoku jak to zrobić. Ja też jestem w szoku jak ja mam to zrobić, ale jestem 15, jest do 12 trochę daleko. O! O! Jedź, 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 jedź! Nie, no gorzej, dobra. Ostatnia szansa, już raczej nie dam rady, bo nie przejadę tego nie całe 17 sekund. Nie ma co się nawet tutaj ten gadać. No i okej, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, subskrybujcie, łapujcie, komentujcie i piszcie, co nagrać w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.